Do premiery Kopciuszka zostało nam jeszcze kilka godzin, ale ze względu na różnicę czasu zza oceanu już docierają do nas pierwsze opinie i pierwsze informacje. Myślę, że warto się z nimi zapoznać. Quentinie Tarantinie, porozmawiajmy chwilę o wydarzeniu, które miało miejsce niedawno. Chodzi mi o Kopciajszczka. A tak, widziałem ten film na zamkniętym pokazie w New York i nie żałuję tych 3 godzin. Ale film trwa godzinę. Wiem, ale oglądaliśmy 3 razy. Tytuł filmu wymawia się prawidłowo jako Kaupciajszek. Film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Anthony przesłał mi scenariusz, więc wiedziałem, że to kino akcji. To, co mnie zaskakuje w tym filmie, to to, że wszystko jest takie wyraźne. Nawet jak coś się dzieje w nocy, to wygląda, jakby był dzień. Nie wiem, jak Anthony to zrobił. Ja byłem w Polsce kilka razy, dlatego rozumiem ten kraj. Wiem, że w Polsce to mogło się wydarzyć. Gdybym nie wiedział, że to się dzieje naprawdę, to mógłbym w to nie uwierzyć. Kopciajszczyk, bo tak brzmi tytuł filmu, opowiedziałem żonie. Opowiedziałem go żonie, a ona płakała całą noc. Kiedy Antony jakiś czas temu do mnie zadzwonił, przeleciała mi przez mózg taka wątpliwość, czy ja z tymi spotkaniami trzeciego stopnia trochę się nie pospieszyłem. Na zlecenie Szejka Rachmana w Skalbimierzu kręcona jest prawdziwa wersja Kopciajszczaka. Gościliśmy na planie filmu w tym pogańskim kraju z naszymi kamerami. Kręcimy dzisiaj scenę chyba najważniejszą, scenę wejścia Kopciuszka na bal i myślę, że dopiero te ujęcia oddają prawdziwą atmosferę tej opowieści. Wersja europejska na pewno nie oddaje tego, co pokaże ta wersja filmu. Ale piękne dziewczyny. Kurczę. Ale jakie zgrabne. Jaka talia. Wzrost, uroda. No nic jej nie brakuje. Uwaga. Ale piękna. Ale urodna. No zobacz. Dobra. Dla mnie najbardziej wzruszająca jest ta chwila, kiedy na Mistrzostwach Świata w czasie biegu na 30 km techniką klasyczną, kiedy zawodniczki odbiegły od stadionu o 15 km, publiczności, żeby się nie nudziła, puszczano mój film. Dziękuję. Bardzo dziękuję.